Na pływalni wodna Anuta zobaczymy nurków, ale nurków amatorów, tak? I to nurków z całej Polski. Amatorów, dlatego skupiamy się na promocji tego sportu dla amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stopnia nurkowego, maksymalnie nieprzekraczającego instruktorskiego. Co to oznacza tak naprawdę? To oznacza, że osoby, które mają już wyższy stopień nurkowy, mają większe umiejętności i mogą być zagrożeniem dla tych amatorów właśnie. Czy to znaczy, że to są zawodnicy, którzy mogą pływać tylko na określonych akwenach, na określonych głębokościach? Tak, dokładnie. Specyfikacja jest taka, że te amatorskie jakby uprawnienia nurkowe są do pewnych głębokości i do pewnych umiejętności, które jakby się w tym specjalizują. Impreza powoli zakorzenia się w Opolu, bo to już jej trzecia edycja. Bardzo się cieszymy. Przybywa nam jakby zawodników z całej Polski, Toruń, Gdańsk nawet, także przyjedzie duża ekipa ludzi. Co fajne, że musieliśmy powiększyć dwie kategorie junior, ponieważ coraz więcej młodzieży, dzieci chce jakby uczestniczyć w tych zawodach. Czyli w jakim wieku będą tak naprawdę nurkowie, od jakiego do jakiego? Od 8 lat do 15. To są kategorie junior i oczywiście powyżej to już dorośli, seniorzy, nawet do 60 roku życia. Mamy takiego zawodnika. No to teraz już o samym przebiegu imprezy, bo ona jest niezwykle ciekawa, atrakcyjna i widowiskowa. Jest widowiskowa, zwłaszcza pod wodą, ponieważ co roku staramy się, aby te konkurencje różniły się od siebie, żeby były stopień trudności większy. W tym roku mamy też nowe konkurencje w spływalności, z technicznych spraw, trochę pod presją czasu, żeby wykonać tą pod wodą umiejętności. Trzeba trochę tej wiedzy i umiejętności nabyć. Na czym między innymi takie konkurencje będą polegały? Polega to od samego założenia stroju nurkowego, czy tylko już i wyłącznie wszystko odbywa się pod powierzchnią? Jedna z konkurencji jest taka, że trzeba wskoczyć do basenu w płetwach, w masce. Na dnie mamy ten cały sprzęt, jacket z butlą, z automatem. Trzeba to po prostu pod wodą założyć, co jest trudne, założyć, zapiąć, przepłynąć na koniec basenu, tam zmontować takie specjalne techniczne rurki składające się z małych śrubek, które utrudniają tą konkurencję, na czas wrócić i jakby liczyć się najlepszy czas i umiejętność wykonania tego zadania. No właśnie, to wszystkich zadań zdradzać nie będziemy, natomiast na czym będzie polegała punktacja i później wyniki samej rywalizacji? Przede wszystkim na wykonanym czasie, na dobrze wykonanym konkurencji i są cztery kategorie, czyli kategoria męska, damska i dwie kategorie juniorów. Dla wszystkich uczestników mamy pamiątkowe medale, dyplomy, no i wspaniałe nagrody ufundowane przez miasto Opole, MOSiR, jak i również sponsorów światowych, marek.